Demokosa Enchant. Właśnie, słuchajcie, a jak to wygląda teraz sprawa z tym Enchantem? Bo kurde, ja tego w Dark Souls nigdy nie zrozumiem, bo to jest naprawdę zbyt skomplikowane. Dam sobie jeden punkt wiary, dokładnie, dostrój wiary. Jak to wygląda teraz z tym kamieniem? Bo ja mam kamień na ogień, nie mam kamienia na ogień, czy mam może, nie wiecie, może? I jak to kurczę też wygląda z kupieniem tego przedmiotu, tego, żeby móc sobie to na ogień ulepszyć? Bo ja wiem, jak do kowala dojść, ale nie wiem, jak to ulepszyć teraz. Dopiero pozostawienie naczynia chyba zniknie. Aha, dobra. Jeszcze to sobie zjemy. To wie ktoś, jak jest z tym ogniem? Tak, mówiłem, Kacper, ale nie mogę tego przeczytać, ponieważ walczyłem wtedy z bossem. Dawaj teraz demuś do Manjuli, żeby rozbić naczynie. Musi dać Framptowi, okej. A z tym ulepszeniem na ogień, to jak to wygląda? Mam coś tutaj? Nie mam, nie? Kamienie na ogień, żadnych kamieni. Tylko odpowiedni kowal. Ja wiem, który kowal, nawet ten szkielet, ale chodziło mi o coś innego, jaki kamień potrzebuję. Aha, tylko odpowiedni kowal. Aha, dobra, spoko, dobra, już rozumiem. Żadnych kamieni. Okej. Patrzcie, mamy broń, która się skaluje z siłą i z zwinnością. To może, kurde, damy sobie trochę w siłę wtedy, co? Czy nie sądzicie, że to był dobry pomysł? To ja się może przeniosę do... Na razie parafii nieumarłych, żeby kupić sobie klucz na Sifa. Tylko kupię, bo mam dużo ten dusz, no i kurde... No Igor, powiedziałem to przed chwilą. Właśnie. Więc kupię sobie dużo tych teraz rzeczy różnych. W wiarę już dałem. Punkcik. Chyba. Ale i tak kupię tutaj. To. Sif to wilk, tak. Tak, tętnie chciałem powiedzieć. Dokładnie Supreme. Przyzwyczajenie z 80 odcinków Bloodborne prawie. Sif, nie Sef. Weź mi wyślij, Kacper, na priv, dobra? Na tym, na fanpage'a. Te linki, bo ja tutaj tego no nie zapiszę sobie, bo nie mam jak i zaraz bym stracił, okej? Okay? To zamiast tutaj wrzucać, to weź mi tam wyślij jak możesz, będę bardzo wdzięczny. Czasem nie jest potrzebny żar, żeby dać kosy na ogień, no chyba jest właśnie. Tylko dzięki bardzo, tylko właśnie pytanie, kurde. Ale serio nie mogę się tam przenieść? Czekajcie, czy ja dałem sobie ten wiarę? Dałem, no to mówiłem, że dałem, dobrze. Damy sobie może z dwa punkty w... A dobra, jeden punkt w siłę. Cześć Maciejaszek, mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś. Rozumiem, musisz iść, spoko. Do następnego live'a, trzymaj się, cześć. Wiara. Dobra. On jest przed Izalet. Witam serdecznie Kilkef na streamie. Kilkef na streamie, przepraszam. Aha, nie musimy mieć żaru podobno. Bo żar daje tylko opcję na start. Dobra, to słuchajcie, to spróbujemy w takim razie. Tędy będzie szybciej z Firelink, więc spróbujemy sobie przebiec tam. Ten cytat jest tak często, bo ja mam skilla i to po prostu staram tak się udowodnić. To może od razu przy okazji wejdziemy sobie tutaj, co? Heavens, you have done it. You have retrieved the Lord Vessel. After a thousand years, it is you. It is really you. Forgive me. I really should calm down. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Kiedy następny stream? Pyta PP23.
Będę informował na YouTubie, na fanpage'u, na grupie facebookowej i na grupie steamowej i chyba jeszcze przez znajomych na steamie, także na pewno nie. Jeśli polubisz fanpage'a i dojdziesz do grupy, to na pewno jej nie przegapisz, tego streama, ale nie wiem kiedy teraz naprawdę będzie. Wąż rzeczny. This is the Firelink Chamber. No strasznie wygląda. Successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord Vessel on the altar. Dobrze. Tylko przestań już ruszać tymi zębami i coś rzuć. Co to ma gumę jakąś czy co? Przez kilka tysięcy lat. Na Steamie Demos Souls. Także zapraszam do niej, to też jest info. Jezu, cmary te wibracje. Fantastycznie. Czego to wibracje pada? W ogóle czy tam nie ma kolejnych Lord Weseli? Ciekawie wygląda. Dobra. Very well. As King Seeker, I... No mów! Very well. As King Seeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next task. To achieve your fate, fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Grave Lord Nito, the Witch of Izalith, the four kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath the Scaleless. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. Te macki mu się zawsze bugują. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Farewell, chosen un. Już myślę, że powie farewell, good hunter. To co, demo na Forkinga? Nie, na razie lecimy sobie ogarnąć naszą kostę na ogień. Tam były właśnie drugie Lord Wesele. Pytacie się, no kurde. Cały logo lore społeczności legł w gruzach. Nie, no jak ja mam z tego wyjść teraz? O, w taki sposób. To ma sens. Dobra, byliśmy blisko tego, żeby spaść i zginąć. To jest w ogóle tak fajnie jest to zejście wykonane. To jest taki świetny design tych lokacji w Dark Souls 1. Potem na Nito. A może właściwie? To kurczę, będzie po drodze. Tylko nie wiem, czy zdążymy, bo mamy pół... Pół godziny! Stać się 3 humanity i 6 tysięcy dusz. No nie to dobry jest ogień. O, to się przyda akurat. Naprawdę. To był most? Czy można to uznać za most? Mosty kill. Dobra, usiądźmy. No cześć Eternity, spoko rozumiem, że musisz spadać, choć szkoda, bo kurczę za 30 minut będziemy naprawdę już kończyć tego live'a, ale dzięki, że wpadłeś, mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś i zapraszam na kolejny stream. W tym tempie do Kowala to w te 30 minut nie zdążysz i to jest kurczę bolesne, ale prawdziwe. Ważne, że spadłeś, no dokładnie u grosz, tak, to jest najważniejsze przecież.
Ważne, że zginąłem i że muszę tutaj z powrotem dochodzić. To nie jest ważne, czy to jest most. Można to uznać za most, nie? Chyba, żeby troszeczkę statystyki mostom poprawić. O, prawie znowu tam spadłem. Ale teraz serio muszę tam dobiec, żeby kurde tego humanity nie stracić. Na Sivia potrzebujesz jeszcze 20 tysięcy dłużej na zakup klucza. Borek, ale ja kupowałem już ten klucz. Zobacz, przed chwilą. Czy nie? Nie, no kupiłem. Mam klient rodowy Artoriasa. Tak, jeden z kolejnych dowodów, że DLC było planowane, to nazwa tego klucza, nie? Klient rodowy Artoriasa. Tak samo jak Dark Souls 2, kurczę, co tam pokazywali ten... te sceny z śniegiem, kurde, ze smokiem i tak dalej, co to tam... No, nieważne. A spoko. Może ci nie było, albo nie słuchałeś, coś tam, nieważne. Reklam midło? Nie, niczego... Teraz nie puszczałem żadnej reklamy podczas biegnięcia tego tutaj. Demo, kurde, nie widziałem filmiku na YouTubie, a pytałem się ciebie na streamie... na Steamie, czy jest stream i nie odpisałeś. I patrzę, ile streama straciłem, tak w ogóle to witam. No witam. Shepard, dołącz do grupy na Steamie, na Facebooku. Kurczę, ale naprawdę nie odpisałem, bo było... była masa osób na live'ie, znaczy na Steamie, do których właśnie pisałem o tym, że będę streamował sobie teraz. Czy dziwne, że nie odpisałem. Ale to już musiałem naprawdę zacząć. A o który do mnie napisałeś w ogóle? Jestem ciekaw, czy po prostu nie zauważyłem tej... Aha, to nie jest drabina. To nie jest drabina. Czyli nie zauważyłem wiadomości, czy co? Do każdego, kto był online, napisałem. Trochę to trwało, oczywiście. Okej. Jak ja do tego kowala idę w ogóle? Już źle poszedłem, prawda? Kiedy zacząłem streamować? O 18... o 15. Czekajcie, czy ja dobrze w ogóle kombinuję tutaj? Czy nie? Ah, hello. Wow! I knew you would come. Just call it intuition. Kurczę, tego się nie spodziewałem. Witam cię, Gaston. Witamy nowego suba na kanale. Dziękuję. Witamy nową duszę oczywiście. Dzięki bardzo. Solaire mnie naprawdę przestraszył. O kurczę. Dzięki za wsparcie raz jeszcze. Bardzo mi miło. Jest na czacie. Witam cię, Gason. Działa, działa. Było powiadomienie? Normalnie działało? Pojawił się napis na środku ekranu? Dobrze to normalnie wyglądało, czy nie? Nie jest kolejny sub, dzięki bardzo. Ja właśnie czułem jakieś tutaj ten, wibracje, tym razem telefonu. I po prostu nie spojrzałem, myślałem, że to jakiś SMS kolejny, bo to już były na tym streamie. A tu nagle, o, hello! I Solaire oznajmił, że jest nowa osoba, która zasubskrybowała. Było, no to super, bardzo fajnie. 4 suby w 4 streamy. Subtrain, tak. Było. Dzięki bardzo. Okej. A jak, nie wiem, czy byłeś na początku streama, to powiem, że te poprzednie... Teraz, czy ja dobrze idę w ogóle? Kurczę, powiedzcie mi, czy ja dobrze idę. Bo już się zagubiłem. Źle idę, prawda? Ile złotych kosztuje sub? Kosztuje 4,99 dolara. Ale jak kupujesz, to dostajesz... 4 euro do wydania na co tylko chcesz, czy to na programy, czy to na gry w sklepie g2.com, tym z kluczami, nie? Także naprawdę praktycznie prawie wychodzisz na zero. Także jest to całkiem fajna sprawa moim zdaniem. Dopiero wbiję niestety, kurczę, a to zobaczysz na tym, na archiwum, na kanale później też te różne dziwne rzeczy, co tam się działy, rage i tak dalej, i tak dalej. Bo właśnie teraz wróciliśmy sobie do katakumb zaraz z Anor Londo. Słuchajcie, jak myślicie? Czy dobrze tutaj poszedłem? Płacisz 2 złote właściwie, no. Ciekawa sprawa. Dobra, demo źle poszedłeś. Dobra, to już się cofam. Dzięki Shepper za odpowiedź. 18 zł, a dostajesz 16. Kurde, fajna sprawa. Jeszcze jak kurs by był dobry euro, to w sumie możesz nawet na tym wyjść na plus, nie? Ciekawa rzecz. Ah, hello. Whoa! I knew you would come.
Just call it intuition. Jezus Maria, tak jak wtedy się tego nie spodziewałem, to teraz już kompletnie się tego nie spodziewałem. To kolejne zaskoczenie. Dzięki Parówka, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję raz jeszcze za wsparcie i witamy nową duszę na live'ie. Dzięki, dzięki serdecznie. Jezus Maria, naprawdę przeraziłem się znowu. Dzięki bardzo. Jezu, w tak krótkim czasie, jest niesamowite. Co tu się dzieje w ogóle na tym streamie? Okej, słuchajcie. Aha, już wiem, gdzie możemy iść teraz. Możemy przejść się tędy. Właśnie może tego alerta kiedyś zmienimy. A tak jakby się, nie wiem. Zobaczymy jeszcze, pomyślimy o tym. Jak macie jakieś propozycje, to piszcie. Czy to na grupie? Na grupie najlepiej, nie tutaj. No po prostu tam będzie to chyba najlepiej działało, tak mi się wydaje, coś. Jestem w szoku, mówi Crossis. Kombo naprawdę niezłe było. Dokładnie. Cześć Finn, pozdrawiam. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Także witamy raz jeszcze Parówka w subach. Kurczę, jak tutaj się szło? No kurde, zapomniałem tego miejsca. O. Czekajcie. Tutaj demo. Tu się... Jak to się... Temu panu się nie udało, ale jak mi to się udało? To ja nie wiem naprawdę. Dobra, słuchajcie, spróbujmy sobie teraz to zeskoczyć, nie odbijając się od skały, nie ginąc. Zaspamować go subskrypcjami, napisał Jinxman. Okej. Zaraz. Chyba tędy, nie? Czekajcie, pamiętacie, czy tędy, czy nie? Czy tędy muszę teraz iść, czy tamtędy? I tak miałem kupić coś na G2, to akurat sobie wykorzystam kupon. No proszę, dzięki bardzo. Dzięki Parówka, że też o tym pomyślałeś, że po prostu chciałeś mnie tutaj wesprzeć. Bardzo mi miło. Demo, czy podasz mi swój nick na Steamie, czy i czy mógłbym cię zaprosić na Steam? I jeszcze raz dzięki za życzenia urodzinowe. A, to ty jesteś z YouTube'a, pamiętam. Jasne, mój nick to jest Demonidias, tylko nie wiem, czy nie mam przypadkiem osiągniętego limitu znajomych. Także jak coś, to po prostu... Ja zawsze tam staram się usunąć takie osoby, które przez kilka miesięcy nie są. Ej, patrzcie. Lol. No nie. Źle. Jak teraz tam? Na górę wyjść. Tędy? Pięknie i... Dobra, wracam do punktu wyjścia, czyli znowu mnie czeka ten paskudny skok. Jezu. Ej, ale czy oni się biorą w nieskończoność tutaj? Że oni za każdym razem muszą... Jak to się dzieje? Są jakieś czary. Że oni za każdym razem te szkielety tutaj spadają? Najszybszą drogą do śmierci jest skok. Jakże to pięknie powiedziane. Te szkielety są jakieś dziwne, one chyba naprawdę nie wierzą... One naprawdę są oszołomione tym, co się dzisiaj na tym streamie zdziało z tymi subami, naprawdę. One po prostu uciekają przede mną. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło, naprawdę, nie mam pojęcia. Teraz gdzie ja idę? Demo w dół do Kowala. Dobra, zabiję. Jest! Dodacje i suby są tylko i wyłącznie przez PayPal, czy można normalnie przelewem dać? Chyba PayPal i przelewy, aczkolwiek się mogę mylić, także... kliknij, tam ci wyjdą wszystkie opcje. Jak coś. W dół do Kowala, ale to jest śmierć chyba. O Jezu, nie! Proszę, nie musisz, to trzeba tak skakać. Czekajcie. Bo wy trolujecie, ja już wiem, że wy trolujecie. Może nie? Dlaczego gra mnie zabiła? Po chwili! Ale dobra, wiemy jak to zrobić, to teraz będzie dobrze. Teraz będzie na pewno dobrze, bo już wiemy jak to zrobić. Ale gra naprawdę się teraz zachowała bardzo nie fair w stosunku do mnie. I naprawdę Dark Souls... No masz minusa u mnie, masz kurde takiego minusa, że po prostu nie wiem jak to się... I co tu się stało takiego? Naprawdę to nie było przyjemne. To było bardzo niemiłe. Co tutaj się wydarzyło w tym momencie? Nie wiem. Kurde, no wy durne szkielety, co wy odwalacie tutaj w ogóle? No i dobrze, że giniecie. Spadnie tu znowu jakiś szkielet? Proszę jednego szkieleta, zamawiam jednego.
Nie tutaj! Źle go zamówiliście. Miało być tak jak zawsze, po staremu prosiłem. A może nie prosiłem, to by ten błąd. Ale się pojawił, popatrzcie, na zawołanie, nie? Co to było? No co ja mam w tym momencie powiedzieć? Co ja mam w tym momencie powiedzieć? Please! Litości! Dusze pomóżcie! Dusze, co robić? Most kill. PS3 skill. Jak taką kosą można przekuć? No właśnie, nie mam pojęcia. To jest straszne. Kto to wymyślił? Deszcz szkieletów! Jezu, jak to działa? Jest dzikie jakieś. Tak tylko powiem dla tych nowych subów, że nowe emotikony będą od najprawdopodobniej następnego live'a już. Bo po prostu teraz są wgrane. Dlatego też jest ich tak mało, będzie ich oczywiście dwa razy więcej, jak nie nawet jeszcze trochę więcej. Bo chyba 12 będzie w sumie, teraz jest 5. Tylko po prostu muszę poczekać, aż zostaną one zweryfikowane przez moderację na hitboxie. A spróbujmy może takie coś. Dobra, to się opłaciło. Kto wymyślił to zejście? To naprawdę jest gorszy niż... Nie no, w ogóle te lokacje chyba projektuje się na osoby, nie? Że tam jest kilku designerów i każdy odpowiada za jakąś lokację konkretną. Więc ten, kto wymyślił katakumby, kółeczka, to jest ta sama osoba najprawdopodobniej. Ej, patrzcie, widzieliście, że mi zabrało życie po 5 sekundach gdzieś? Demo do DKP. O, to jest dziwna kascenka. W ogóle posłuchajcie głos tego szkieleta, to jak robot brzmi, posłuchajcie tylko. Brzmiało jakby ktoś wrzucił do Audacity i nałożył jakiś efekt tani. Także dziwny, śmieszny szkielet, ale naprawdę bardzo dziwnie wyglądająca kascenka. Słuchajcie, co on w ogóle ma za brodę z kości? I faktycznie. Masakra. Modyfikacja. Jezu. Proszę. Ognista kosa. Ognista kosa. Czy mogę teraz wzmocnić? Potrzebuję kamieni do tego, prawda? Czy jak to wygląda teraz? Powiedzcie. Ognista kosa ma plus jeden. Odłamek zielonego tytanitu. Gdzie ja mogę to zdobyć? Gdzie ja mogę to teraz zdobyć? Kosa mi dropła. Się nigdy nie znudzi. Gdzie ja mogę to zdobyć teraz, te kamienie? Kup kamieni. Czy on sprzedaje? Nie. Nie, on nie sprzedaje tego. Ma zwykłe odłamki. Mówiłem, u kowala Van Ronda. Aha, dobra, przepraszam. Demurowi dropła kosa. No, ognista kosa to nowy skin. Demurowi muszę lecieć, więc żegnam i pozdrawiam ciebie oraz wszystkich z live'a. Pozdrawiam cię również serdecznie. Życzę miłych urodzin. To jest oczywiście zrozumiałe. Także spędźcie dobrze, mam nadzieję, że prezenty były fajne. Wszystkiego najlepszego. Raz jeszcze. Kowal Van Rolando, dobra, spoko. Czy ja sobie otworzyłem skrót? O, nie, jasne, że go nie otworzyłem, ale dobra, to jest chwila roboty. Co on mi powie takiego, bo ja nigdy z nim nie rozmawiałem. Słuchajcie, naprawdę jestem ciekawy tego. Ten głos jest taki dziwny, nie? Co, zaraz mi przywali? Oj nie. Dobra. Lawa w trumnie? Faktycznie, to ciekawe, jak on to ją tutaj przyniósł w ogóle. Taki okrągły jest, nie? Na szkielet. To teraz bardzo dobrze by było użyć sobie tego. I pójść do Anor Londo. Pójść do Anor Londo, w którym będziemy mogli sobie, mam nadzieję, lepiej jeszcze ulepszyć naszą kosę.